Cześć, tu Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzień dobry i ten dzisiaj jak widzicie siedzę sobie w New Holandzie, prasa za mną, zapięta pyk. Tak, i lecimy sobie dzisiaj prasować właśnie na pole po jęczmieniu. Wyruszamy z domu. Trochę rezerwa tam w New Holandii jest, ale to nie patrzcie tutaj po owsie. Jak widzicie piękne pokosy i po fędzie. I lecimy sobie na pełnej na poletko. Owiec zryszczały został sprzedany, bo akurat cena teraz ostatnio była. Został No sprzedany. właśnie, cena, ale słabe na ten. No i lecimy. Słoma właśnie z jęczmienia pójdzie na sprzedaż. Z całego jęczmienia pójdzie słoma na sprzedaż i może żyta, ale to jeszcze się zobaczy. Jak tutaj jest owsa na ta słoma po prostu, bo owsa na pewno biorę do siebie, bo najlepsza słoma. Szkoda taki nawet sprzedawać. No i się zobaczy jak to. Będzie słoma w tym roku sypała, co prawda już jedno pole prasowałem, nie skończyłem, bo do domu było trzeba zajeżdżać i tam to zostawiłem po prostu niesprasowane do końca. A tutaj pojedziemy i tutaj sobie zobaczymy, jak to na tej działce będzie się to sprawowała ta słoma z tego jęczmienia. Działce, kurde. No co, fachowe nazewnictwo, nie? O. Gdzie słoma będzie się sprawowała, jak ta słoma będzie po prostu objętościowo wyglądać. I prasie. Jęczmień niby takiej samej wysokości był, ale nie wiadomo, czy była taka sama gęstość i tak dalej. No, już jesteśmy zaraz na poletku. Na poletku, na polu, jeden pies. No, i tutaj jeszcze tura mam odpiętego przy New Holandzie, bo musiałem odpiąć po prostu go, jak te żniwa Tak, były. bo oczyścił hydraulika. Żniwo, po prostu, no, po dziurach mi szkoda było z nim jeździć, a tu New Holand przyczepy odciągał co chwilę. I szkoda mi było po dziurach, żeby tak się pozrywał ten tur. I go odpiąłem, po prostu schowany jest tam na polu drugim i go sobie po prostu wezmę, nie? No, tutaj już widzę, że ten jęczmień był o wiele wydajniejszy. Bo tutaj z takiego małego poprzeczniaka już jest belka, a tam z takiego dużego musiała być belka. O kurde, tutaj się... A, myślałem, że upróbuje nam się... No pa. Myślałem, że się... Pa, zaczęła się toczyć, nie? Wysiadłem, przestała się toczyć, a wsiadłem i się znowu zaczęła toczyć, ale się przestała. Tylko na nią spojrzałem. Ten twój wzrok to zabija. No, zwłaszcza belki. Chrońcie swoje belki przez rokiem. No, ogólnie Mała. ta prasa pójdzie na sprzedaż raczej po tym sezonie, bo hektarów przybywa, słomy przybywa, krów przybywa i będzie się ciężko wyrabiać. Zobaczymy jakąś prasę. Zakupię najprawdopodobniej kostkującą Sipmę. Nie no, żartuję, żadnej Sipmy nie będzie, raczej New Holland prasa. Matko Bosko. New Holland prasa kostkująca, a jak nie ta właśnie New Holanda kostkująca, to wtedy do okrągłych belek Kuna. Jeszcze się zobaczy. Wszystko wyjdzie w bramie, można powiedzieć. No, jak komuś się już odcinek spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oczywiście. Jakże i komentarz. Dziękuję. Tak. Dziękuję za wszystkie łapeczki i wyświetlenia pod ostatnimi filmami. Tam ładnie ładna aktywność w miarę jest. No, ładna jest aktywność nawet. Tam No. łapeczkę, jakby co niektóry jeszcze zostawił, to by było już No, całkiem. więcej łapeczek to by było git. Dobra, opuścimy klapę. Tu pokosy dosyć takie galantne. Tutaj trzeba pozbierać trochę z tego przycza, bo to coś będzie przeszkadzało. Przy nawracaniu się niszczą te pokosy. No, kręte pole trochę tutaj, z tej strony właśnie co jedziemy, bo z tamtej jest równe, a z tej strony takie kręte przez drogę najprawdopodobniej, bo nie wiem jak to wyglądało zanim tutaj droga była. No tutaj ktoś miał tu pole i to było tą biogazownię podołał i właśnie to pole, pole 80 należy właśnie też do właściciela biogazowni chyba. O ile nie sprzedał albo nie wydzierżawił komuś. No. Czy nie? Czekaj, bo biogazownia to ona jest tak gminna, czy to jest prywatna? Chyba ona jest gminna, ale to nie, to chyba do miasta może. Tutaj zaczynam pieprzyć czy poczy. No i ten, już kolejna belka, Boże, jak to wydajna ta słoma jest. Normalnie szogi niedowierzanie. No i się sturla jeszcze, kurczę. Szkoda, że te belki się tak turlają w tym farmingu, bo to jest naprawdę wielki minus. Grande minus. A Mikołaj się chyba znowu poszedł na Z2, tak troszkę.
Ale cóż, ja jadę sobie dalej. No i ten, przy New Hollandzie konsola była założona, bo chyba nie mówiłem. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Ale chyba ta. No, ładne belki, ładne zbicie wszystkiego, elegancko. Aż wysiadłem z wrażenia normalnie. No, prasa bardzo dobrze się spisuje, nawet pod MTZ-em, jak kiedyś tam ktoś oglądał już dawniej, to widział, jak się pod MTZ-em sprawowała też dobrze. No, bardzo fajna prasa, oczywiście po małym elicie moim pojemności komory, bo komora miała 5000 litrów. A ja zedytowałem, bo stwierdziłem, że na taką małą prasę, czy mała, no ona jest duża, ale na pewno by nie miała aż takiego zbicia, można powiedzieć. No, pasowa i ogólnie to najgorsze co jest, to te pasy, że się tak grzeją, nie, w dzień. I dlatego też tak rano wyjechałem, bo trochę chłodniej. Najlepiej mi się w nocy nią prasuje, wiadomo, wilgoć trochę jest większa i w ogóle. Ale w nocy nie będę prasował, w nocy to się śpi. Ostatnio właśnie do późna wieczora prasowałem ten jęczmień, bo trochę późno się zabrałem, bo dopiero po oprzęcie pojechałem prasować. Myślę, że to prędzej pójdzie, a to balot za balotem i zresztą zobaczycie, bo chyba tam właśnie z tamtego pola zbieranie będę nagrywał. To się zobaczy. Ale najprawdopodobniej tak będzie, jak właśnie mówię. No, tutaj Miki takie. nie mył tego bizona, bo on ten. Bo tak to by header umył. Może gdzie ty. Header jest cały w oleju. Może ta. Chyba, że zakonserwował, wiesz. Przepalony olej na pełnej. A gdzie ty byłeś? A z wujem gadałem. Bo myślałem, że tam vloga oglądałeś. A no. A tym z wujem, tym rolnikiem, tym czy nie tym? Nie, krzychem. A. Dobra. No, Tytuł. bo Krzychu ma dzisiaj psie i się pytał, czy czego nie potrzebuje. Buja, pół litra możesz przywieźć. Wody. Święconej. Ta. Pa, a do mnie jak ktoś przyjeżdża, to nigdy nie dzwoni się pytać, czegoś nie potrzebuje, widzisz? To może dobrze jednak. Widzisz? A cały czas marudzi, bo ja wam mówię. Mówię, kur, ale ta cena jest hu na to żyto. No Tak bo to. tak jest, no i ty masz po 902 za owiec, a po żyto jest 577 Ale najwyżej. Gienek, ja mam żyto i tak jeszcze mi stoi na polu nadal, bo trochę takie A nie wiem. stoi ci to fajnie. Żyto na polu. Bo takie coś niewydarzone jest, że długo dojrzewa, ale nie wiem, jakaś późna odmiana czy co. Ta Nawet. późna odmiana. Jak mało dajesz, to mało rośnie. No nie, bo jeszcze miękkie jest, no. Musi przyschnąć dobrze, więc może prędzej słomę pozbiera mi to niż kurde to żyto. Proszę, to się zobaczy jeszcze. No, fędzik tam we wiacie sobie już stoi, odpoczywa na razie. No, tylko żyto mu zostało do wykoszenia, już jedna motogodzina pierwsza wybiła. Na razie jest na dotarcie. Na pędzie? O. Ło. Mogę mu mocarnię włączyć w sumie w domu, żeby ten, tam się części ładnie podocierały wszystkie. Nie no. Ja się jestem ciekaw, jak to jest z nowymi ciągnikami i kombajnami. Znaczy się? No, czy one na dotarcie też muszą być, bo osobówki muszą być. Chyba też będą musiały być, wiesz? No ale to ja, jak to zrobisz, żeby ciągnik na dotarcie? Gdzie No są? jak, no po prostu tak jak miałeś kiedyś wymieniane ten, a nie. Nie, no No ty miałeś. włączasz, odpalasz ciągnik i po prostu chodzi. No fakt, ale taki nowy zupełnie, no to bym musiał. Wiem, że ten. No Jak tak no. jak ja ci mówię, no odpalasz, no i co chodzi, Jak nie? osobówka to 10. Żeby motogodziny nakręcił po prostu i Jak to oso. wtedy się wszystko dociera. Jak osobówka to chyba więcej niż 1000 km musi mieć. Zależy też jaka, no bo to są te No zależy, no to. osobówki, osobówki, nie? No te najbardziej awaryjne to mniej. A jakie osobówki są takie najbardziej awaryjne? W sumie teraz to chyba żadne, ale tak to gniję i awarie dość ma to często Alfa Romeo. Albo też niektóre te, jak to się mówi, a, zapomniałem. Marki zapomniałem, normalnie aż. Bo tak to chyba raczej nic więcej.
Z ciężarówek to najbardziej Iveco chyba i Renówki. Kurde, pomału trzeba jechać, bo pokosy. Boże, ja się boję, co tu po fendzie będzie ta prasa robiła. Może będzie trzeba rozgrabiać na dwa. A no, będziesz tam jedynką jeździł i... Jaką jedynką tu biegów nie ma? O! F1 chciałeś powiedzieć. No Ta. tak, to jadę F1 na maksymalnych półbiegach. Ta. Czy w sumie nie na maksym. W maksymalnych biegach, o Boże, a ile masz Półbiegach. maksymalnie biegów? Na półbiegach. A ile masz maksymalnie półbiegów? Dużo. Pa. Nie, w John Deere jest więcej. Pół biegów? No, w John Deere jest więcej, ci mówię. Ale na każdym biegu są dwa półbiegi. No tak, a w John Deere na jednym biegu miałeś chyba, czekaj, cztery chyba półbiegi. No Wiesz jak to to... masz cztery połówki? No nie wiem, no ale tak ten... Tak wychodziło, To że... podziel jabłko na pół, a podziel jabłko na cztery połowy. No tak, no ale jak jeździłem, nie? To chyba szło tyle, aż tyle półbiegów dać. Nawet nie wiem. Bo w sumie... Bo ja gałką od biegów nie zmieniałem, bo jeździłem na chyba C1, nie? Ty C1? się znasz, ty się No znasz, jakoś no. tak. Na, albo na C? No nie wiem, czy C1, czy C? Nie, ja nie pamiętam już. No i półbiegi tak jak zmieniałeś, nie? Tak fajnie, John Deere dostał w pani, tak... Wuuu, nie, tak... fajnie. Znaczy jak na wyższy, Ale nie? John Deere, a w New Holland to coś innego. No, jeszcze te nowe to zupełnie już. Czekaj, tego balota sobie przestawię. Alika? Nie, balota. Baliki. A ja kosteczki, Boże, teraz presuję. Tam pierdzielisz czy poczy, dobra. Czekaj, bo z otwartą prasą chciałem jechać. Przemielił tą słomę i no na świeczkę by była zrobiona. Błoto tu na pełnej widzieliście, trochę się Masz ruchał. presę z rotorem czy bez? No nie, chyba ta. Tak. Chyba. Bo moja nie jest rotorem, moja presuje tak. Na żywioł. To ja to tam na sieczkę presuję. No naprawdę, z kukurydzy. O! A presują kukurydzę? Co? Presują kukurydzę? No wiem. Nawet niedawno oglądałem jak ten, jak sieczkarnia akurat w presę rzucała sieczkę. Ale nie kurde taką. Liście normalnie. Ta? A to na ścielenie chyba, albo do pieca, Do pieca, do do pieca. słomiaków. Bo normalnie, ja widziałem kiedyś, nawet w tym, mów, w Tursku. No to w Tursku to na ten, to presują do tych, do suszarni, do piecy. Może. Nie może, tylko na Ale to pewno. parę lat temu już widziałem. No bo oni mają suszarnię na ten, na słomę, nie? Tam gorzelnia jest. No tak. Dobra, git. No pano, znowu się sturliwuje ta belka głupia. No. A i tu, ale belek tu jest trochę. Będzie co miała robić ta nowa przyczepka. Ogólnie nawet nie wiem, czy ja wam pokazywałem. Pokazywałeś. Mówiłem chyba tylko o niej. Ale pokazywałeś chyba też. No boż. Sąsiadem się nie kłóć, sąsiad wie lepiej. No, kurczę. Jak będzie zbierał, to zobaczycie. No, dokładnie. Na następnym odcinku. No to już kurde, chyba będzie 25. Co? No, 25 odcinek. Matko, a ile tu jest godzin zrobione? 70 czy 80 mówiłem dzisiaj. 80 chyba, nie? A teraz będzie już 82 pewnie. Albo 3 nawet. No, możliwe. Za niedługo setup pyknie. No, tak troszkę. Nie no, przed obozem chyba do 90 dobijemy, nie? No zależy, czy jest 70 czy 80. Chyba 80 mówi, 81 chyba mówiłeś. No możliwe, możliwe. Jeszcze zobaczę, czy to się aby nagrywa wszystko. Tak, 14. Nagrywa się, bo miałem takie małe lagi. 14 minuta jest. Więc czekaj. No tak do 11 można nagrywać śmiało. 11, chwilę przed 11. No to całe pole na pewno sprasuje. No ja Ty, też bym chciał tak, zaraz sprasować tak na jeszcze na prasowanie się odcinku. dłuży, a szybko leci, nie?
Bo tak mi się O dłuży, że tak, tak myślałem, że z wiesz. pół godziny już tu jestem, a to kurde 10 minut może jestem, bo jeszcze na dojazd trochę, nie? A gdzie ty jesteś w ogóle? No tu koło A Białej tam Zachodniej. 81. Tu już mam A ja ostatni. myślałem, że pojechałeś na to 59. Nie no, bo tam to chcę sobie pozbierać na odcinku, wiesz, bo tam były żniwa nagrywane niedawno. A, no tak. Ostatnie żniwa bizona tam były. Nie, rzepakowe jeszcze przecież były. No tak, ale ostatnio jako ten, jak nagrywałeś. Nie, no rzepak też nagrywałem przecież. Bo później rzepak nagrywałeś jak zboże? No jęczmień tam było zimy. A, chyba że tak. No i tutaj, gdzie prasuję, to też był jęczmień o zimę. A soję tam popryskałem na zasuszenie i ten. I była po prostu, no, prędzej. Znaczy, tak jak jęczmień o zimę. Już okupiłem. O, tam widzicie, tur stoi. O Boże, czekaj, bo. Dobra, muszę jeszcze zdjęcie sobie wyjąć. Ja to chyba pojadę do Zdzicha, żeby ten, Ty jesteś dzik. trzeba lustratki, co mam do Belnie, No. przyczepię, żeby to zdjąć. Zostaw se to. Po co? Przyda ci się to, spokojnie mi kochaj. Jak mam kwadratowe belki? Prostokątne. Prostokątne. ten, zostaw se to. Ta, no, No zostaw to, ja ci mówię. To jest wygodne strasznie. Ciekawe do czego? No przynajmniej belki ci nie będą spadywały i może wyżej łoży, bo o barierki są przecież. A pasami jak zapnę, to co? No to nic. Ej, a powiedz mi, tutaj z tego pola to ten. No, na górce to tam jest może z 5 balotów, nie? A w dołku jest 20. Aż tyle balotów tam będzie miał na tym polu? No jeszcze trochę mam do prasowania, nie? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 chyba. Nie, 25. Dobrze chyba policzyłem. Jakbym źle policzył, to możecie powiedzieć, ludzie. Tam jednego balota ogólnie za mną nie było widać, ale pamiętam, że tam jest. To A, teraz. tu masz 20 balotów. Gdzie? Na tym polu. 25. No se policz. 26. O Boże, tutaj wleciał prawie na drogę. Tam w rogu, nie? Pola. No. No to jest pierwszy balot, co ci mówiłem, że on tak dziwnie jakoś lata. Poczekaj, tu sam by tego balota przystawię. Dwadzieścia dziewięć już ich masz. Tak! To widzisz, jeszcze źle policzyłem. No to jedna długa dużyca będzie nowa. A z tamtego będzie trzeba dwie zapiąć. Ja się boję, ile tutaj będzie tych kostek. A O! nie, no w sumie ja mam kostki, to te, no większej pojemności, to nie ma na co patrzeć. No tak. Bo twoje trzy to moje cztery. Co? Nie. Moje 3 to twoje 4. No tak. Don't tell me about those. Don't tell me about those. No, ale ładny zestawik ogólnie z tym nie chwalę. No ta praca się z wszystkim ładnie komponuje, no. Bardzo fajne, podoba mi się. Pięknie się komponuje. No nie powiem, że ona jest fajna, nie? Fajna ona jest, ale ona jest droga strasznie. No chyba Ej, nie. jak będziesz ją sprzedawał, nie? To też musi zakwestionować to, to ją taniej kupowałeś. Tylko ja jej cenę, Miki, zmieniłem w linijkach. O, ja myślę. A nie Bo ten. tak to ona 40 tysięcy kosztowała. Nie no, ja w linijkach zmieniałem jej cenę chyba, zaraz ci powiem. Chyba coś zmienia, ale nie wiem, czy czasem niepojemność tylko. Cena też, bo 16 jest w sklepie. Tak tanio! No a na liksie ile jest? Chcę zobacz. No na Elixie to wie, to jest nowa presa praktycznie. Nowa! To ty. A stara? To se zobacz na liksie, jak nowe wyglądają. Nowe zupełnie. Będę teraz patrzał. Nowe zupełnie inaczej wyglądają. Ale wiesz, ona jest nowo pomalowana i w ogóle, nie? No to na Aliksie identyczne są, Mikołaj. To dobra farba po prostu jest chyba z tej firmy, bo na Aliksie też takie ładne są. A, możliwe. No w Kronach też są dobre farby, nie? I też ładnie wyglądają, jak się umyje i wiesz. No w Kulnie też, tutaj u nas na wsi 1,24 na 7 stoi pod tym, pod chmurką to.
A tam są przecież, tam nie ma blachy, tam jest plastik, to wszystko w koło. No wiem. Czy wydaje, że to jest plastik? No to jest. Nie, na bokach to jest taka cienka blacha. Bo plastik. Blacha tam jest? Tak, bo plastik przecież to by nie miało ten. Racji bytu. Jak Plastik. to nie? No byś przypieprzył ścianę, to co? Ale taki wiesz, nie, że plastik, tylko taki miękki plastik. No nie, miękki to jest Taki ten. jak ja mam błotniki w tym w sceniku. O. Jak usiądziesz, to się dupą cały wejdziesz. Może przez błoto i no. Jep. No to taki to jest plastik, jak znaczy się taka blacha, jak ja mam błotniki w Audi. A. Ej, taka blacha, jak ja mam tył we widlaku. O. Tylko tam nie jest blacha, tylko metal ulany taki. Żeliwo już pewnie. Może, a ciężka dupa jest w widlaku. Masakra. Ty, 15 litrów mi spalił w prasie teraz. Na godzinę? No nie, no teraz. Nie, no przez. No przez nagrywanie, nie? Cały czas. To dość dużo. Troszkę. Nie no, w No. sumie przy presie cię nim dostaje po dupie. No, bo wałek. A jeszcze musi ciągnąć. No, górki tutaj są. Dobra. Zamkniemy, zobaczymy ile czasu mamy jeszcze, ludzie. No, 21 minut, więc. No, dobra, to ja sobie to doprasuję poza odcinkiem, tak 21 minut, tak chyba akurat odcineczek, możecie też pisać, ilu minutowy chcecie, łapka w górę oczywiście, subik, Subik. jeżeli nie subskrybujecie, no i komentarz jakiś możecie tam napisać, taki kreatywny, no i trzymajcie się, do kolejnych, na razie, cześć! Cześć.